Aleksander Majewski, magazyn Gorące Pytania, telewizja w Polsce.pl. Kłaniamy się w drugiej odsłonie naszego programu. Rozmawiamy o seryjnych zabójcach, w tym przypadku o sprawie Józefa Cypka. Jeżeli o sprawie Józefa Cypka, to jest z nami Jarosław Molenda, autor książki Rzeźnik z Niebuszewa, książki, która właśnie wchodzi na rynek. Dzień dobry jeszcze raz. Dzień dobry jeszcze raz. I Wojciech Biedroń, były dziennikarz kryminalny. Panowie, wspomnieliśmy o tym wątku mięsnym, jakkolwiek oburzająco by to nie brzmiało w kontekście tej sprawy. I tutaj pan poddał wątpliwość tę tezę, że chodziło tylko o mięso. A więc dlaczego zabijano? Dlaczego zabijał Cypek? Znaczy tak, udowodniono Cypkowi jedno, znaczy skazano go za jedno morderstwo. Jakiś czas potem z pobliskiego jeziora Rusałka spuszczono wodę. Odnaleziono tam kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt. Liczba zmienia się wraz z upływem lat, tak? Więc najpierw były doniesienia, że było tylko kilka czaszek, 10 lat później już jest kilkanaście, a w latach, prawda, 90. czy w XXI wieku już tych czaszek jest kilkadziesiąt, tak? Ja starałem się skontaktować z człowiekiem, który napisał jakąś monografię o architekturze Szczecina, o tamtym rejonie i dowiedzieć się rzeczywiście, kiedy spuszczono tę wodę, żeby się dowiedzieć, czy rzeczywiście takie zdarzenie miało miejsce, ponieważ w aktach sądowych nie ma na ten temat ani słowa. Cypek zeznał, na ile dobrowolnie, że odciętą głowę tej zamordowanej sąsiadki wrzucił właśnie do tego jeziora Rusałka, tak? No i teraz paradoks całego też tego oskarżenia polega na tym, że na przykład sekcja zwłok wykazała, że denatka została zabita dwoma lub trzema uderzeniami młotka. I ja się pytam, na jakiej podstawie patolog to stwierdził, skoro nie miał głowy? No tak. Stwierdził to tylko i wyłącznie na podstawie zeznań Cypka. Mówię, nie wiem, na ile wymuszonych, na ile dobrowolnych, tak? Więc to tak paradoksalnie wyglądają dokumenty w tej sprawie. Wracamy do tych kilkudziesięciu czaszek. Rzeczywiście poszła fama, że jest tych kilkadziesiąt czaszek. No to od razu skojarzono sobie tego Cypka. No gdzie wrzucił głowę? No tutaj. No to się okazuje, że pewnie było więcej ofiar. Tylko nikt nie pomyślał, że tak. Po pierwsze, mamy kilka lat po wojnie. W tym zbiorniku mogły leżeć różne ofiary bombardowań, innych zbrodni. Mało tego, kilkadziesiąt metrów obok był, nadal jest właściwie, ale przekształcony w park dendrologiczny, stary cmentarz żydowski. Słuchajcie, tam po wojnie szabrowano, grabiono te groby, szukając złota, jakichkolwiek dóbr, nawet ubrań, więc co mogli zrobić z tymi wykopanymi zwłokami? No, mogły porzucić tam. Porzucić. Przyszła ulewa, bo to jest taki lekki skosik tam. Zmyło to do tej Rusałki, tak? Więc do takiego faktu właściwie niezwiązanego z Cypkiem dorobiono straszną... Mówi się, że były to szkielety dzieci. Co z tym wątkiem? Była taka wersja, że ponoć bileterka z kina, które jest naprzeciwko tej... Było. Naprzeciwko tej kamienicy podsyłała Cypkowi właśnie dzieciaków, mówiąc, o, jak ci tu brakuje do biletu, idź tam do tego pana, on ci pożyczy. No, a Cypek zawsze i do maszynki, do miejsca. Pytanie, tak? Na ile to już jest miejska legenda pewna, to jest, prawda? Miejska legenda, tak jest moje zdanie, bo słuchajcie, no jeżeli zabił kilkadziesiąt osób, to słuchajcie, no tak ze dwie klasy dzieci zniknęły, tak? I nikt nie zwrócił na to uwagi, no. Od razu przypomina mi się taka historia z połowy lat 2000, chyba pierwszej nawet połowy, być początek drugiej, a kiedy w jednym z parków w Krakowie znaleziono no potwornie okaleczone, no można powiedzieć kadłub kobiecy, bez z rąk i nóg. A zanim odnaleziono głowę, którą odnaleziono pod, zupełnie w innej części Krakowa, można powiedzieć na drugim końcu miasta, pojawiały się takie w przestrzeni medialno, że tak powiem, szeptanej, takie, a tutaj pod, tu pada nazwa jednego z niemieckich sieci marketów, to tu znaleziono ręce, a ktoś napisał podobno faks do komendy wojewódzkiej, że tu znaleziono nogi, tak? Oczywiście historia ta się wyjaśniła po wielu, wielu latach, zresztą jest wokół niej bardzo wiele kontrowersji, ale to jakby opowieść na zupełnie inny program, bo tam prawdopodobnie policja popełniła jednak pewne błędy, ale też jak to czasem jest, prawda, jak się zmienia. Ja bardzo wysoko cenię sobie pracę policji, zwłaszcza po 2000 roku, bo wtedy mogłem to obserwować naprawdę z bliska. Natomiast też wychodzą takie sytuacje, jak źle zebrane dokumenty, źle zebrane wszystkim dowody, ślady i tak dalej. Mamy wiele takich zabójstw, prawda, które dzisiaj nam się wydają, że no, chociażby sprawa Brzeskiej, pani Brzeskiej, prawda, gdzie też się okazało, że ktoś te ślady
adepty Woi bardzo zadbał o to, żeby tych śladów w ogóle nie było. No, już, oficjalna wersja samobójstwa. Już pomijam tak, no, pani musiałaby się oblać benzyną, i podpalić i płonąc przenieść jeszcze karnister i ułożyć go z boku. Więc to oczywiście makabryczne porównanie, ale ono pokazuje absurd pewnych sytuacji. Ale też widziałem, jak ta policja się zmienia. Jak w 99, właściwie początkiem 2000 roku, miałem pierwszą taką na początku bardzo krótką styczność z tym pierwszym archiwum X, tym z Krakowa właśnie, tych policjantów. Potem w 2001 i drugim to już była normalna współpraca między mną a tymi chłopakami, którzy to było kompletne przeciwieństwo policji. Bardzo dokładni, świetnie wykształceni, faceci z nosem też, oczywiście po przeszkoleniu w Quantico, bo to też istotne w tej słynnej szkole FBI, gdzie oni naprawdę dzielili włos na czworo. Często, ja pamiętam, kiedy się przysłuchiwałem ich rozmowom, na przykład mieli kogoś wytypowanego. Oni mnie mówili jako bestii. Oni mówili często o danym człowieku, gdzie już wiedzieli, że to prawdopodobnie on popełnił tę czy inną zbrodnię, a szykuje się do następnej albo jest po następnej zbrodni. To oni mówili jako takim przeciwniku, którego się szanuje. I te wszystkie te długotrwałe, często wielomiesięczne, wieloletnie w niektórych przypadkach zbieranie materiałów kończyło się tym ostatecznym zatrzymaniem. My jako dziennikarze byliśmy dopuszczani tylko, tak można powiedzieć, do tej ich roboty, ale na tyle dużo dzisiaj takiej współpracy nie widzę między policją a dziennikarzami, ale myśmy się znali na ty, myśmy się rozumieli, myśmy wiedzieli, że nie możemy napisać za dużo, żeby nie zepsuć śledztwa. To wszystko był pewien taki w dobrym tego słowa znaczeniu układ, gdzie media pomagają policji. Ale też pamiętam taką scenę, jak mnie i mojego kolegę z innej redakcji poproszono o stworzenie reportażu o jednym z ludzi, który zabijał w dość okrutny sposób, przynajmniej próbował po części zabijał kobiety, zresztą w ciąży. I pamiętam, przekazywano nam informacje takie, że on ma problemy z seksem, że to jest człowiek zagubiony. No, nikt, po prostu nikt. I pamiętam, jak napisaliśmy ten materiał, potem tę scenę zobaczyłem w jednym z amerykańskich filmów o seryjnych mordercach, tak? Jak się dziennikarzom mówi, obraża się de facto danego sprawcę po to, żeby on popełnił jakiś błąd, żeby on przestał się zachowywać racjonalnie, co może na niego w jakiś sposób wskazywać. Tak się zresztą w tym przypadku stało, gdzie byliśmy również jakby narzędziem tej policyjnej pracy, ale takim wydaje mi się dzisiaj, jak patrzę na to, sprawca został ujęty. I co się stało? Na czym się wyłożył? On się wyłożył na tym, że to był słynny hakowy z Krakowa. To był facet, który atakował kobiety hakiem, to jest właściwie łańcuchem zakończonym hakiem. Uwielbiał atakować kobiety w ciąży. Z czego to wynikało? Nie wiemy do dziś dnia. Ta sprawa jest... Do dziś dnia w tej sprawie bardzo mało powiedziane. Ten człowiek oczywiście został zamknięty w szpitalu psychiatrycznym. Ale do czego zmierzam? Ten człowiek zobaczył reportaż mojego kolegi i prawdopodobnie przeczytał mój artykuł. Reportaż był telewizyjny, myśmy pisali w gazecie dwutorowo. Zaczął źle spać, zaczął źle, no bo generalnie źle funkcjonować, tak? I zwróciła na to uwagę, mogę powiedzieć, jedna z najbliższych mu osób, też nie chcę wchodzić we wszystkie szczegóły tej sprawy tak publicznie, a zadzwoniła do dyżurnego z Komendy Wojewódzkiej, powiedziała: pewnie pan zwariował, ale wydaje mi się, że mój, tu pada pokrewieństwo, jest hakowym. Policjant, który odbierał telefon, był człowiekiem, jak to mówimy, łebskim. Szybko skontaktował się z archiwum i z tego człowieka ujęto. Ale to pokazuje, prawda, jak często ta symbioza pracy dziennikarsko-policyjnej przynosi jakiś tam pozytywny efekt. On się przyznał zresztą do tego wszystkiego, kiedy policjanci się u niego w domu pojawili. To, co jest bardzo częste u nich, powiedział: dobrze, że już jesteście. Bardzo wielu tych ludzi, ja wiem, że to brzmi dziwacznie, ale czuję... swoiste poczucie winy. Takie dziwaczne, bardzo, bardzo mocno pokręcone, nie tak jak my, prawda, no coś złego zrobimy, czujemy gdzieś żal, no chcemy coś naprawić. Nie, u nich to działa inaczej, ale często czują ulgę, jak już zostają zatrzymani. Tak było w tym przypadku tego człowieka z Krakowa, ale znam przynajmniej kilkanaście innych historii, w których oni witają policję trochę jak kogoś, kto ich wywabia już z problemu, bo często te zabójstwa, to co robią, jest to wszystko dla nich ciężarem. Absolutnie ich nie bronię, żeby było jasne i to chcę, by to wybrzmiało, ale pokazuje pewien system myślenia, sposób układania uczuć przez tych ludzi. Upiorny, podobnie jak te czyny. W tej odsłonie pytamy, kim był polski Hannibal Lecter? Czy możemy mówić w ogóle o Cypku jako o polskim Hannibalu Lecterze? Chyba po pańskiej książce będą duże wątpliwości co do tego, czy był tym Hannibalem Lecterem w polskim wydaniu, czy nie, w szczecińskim wydaniu. Tak, to jest kolejna legenda, z którą ja się zmierzyłem i którą troszeczkę chyba obalę, bo i tak obaliłem mit Krzysztofa Kolumba jako Genueńczyka.
Koreańczyka. Tak, teraz przyszła kolej na rzeźnika z Niebuszewa. Owszem, wiązano go z kwestiami ludzkiego mięsa, ale nigdzie, nawet w tych legendach miejskich, tych plotkach, nie było mowy o tym, że on jadł mięso, tak? To ludzkie. Owszem, on miał je przerabiać, sprzedawać. No chyba próbował, możemy powiedzieć. No może tak, no. Tylko zastanawia mnie właśnie to, że mieszkańcy kamienicy, którzy potem, po latach, wszyscy twierdzili, że rzeczywiście z jego mieszkania wydobywał się taki słodki odór gotowanego mięsa, prawda? No, i specyficzny smak tego mięsa. Specyficzny, tak. Tam sąsiadki pokazują piwnicę, przez którą tam jakąś zapadnię miał zrzucać te pozabijane dzieci. Oczywiście nie ma śladu po żadnych zapadniach i tak dalej. No mówię, no ten odór tego gotowanego mięsa to zaczęli czuć dopiero chyba 10 lat po egzekucji. Po zatrzymaniu egzekucji Cypka, więc to wszystko tak jakoś dopiero się potem pojawiło. Była podobna historia w Szczecinie. Rzeczywiście zatrzymano rodzinę żydowską, która najprawdopodobniej zajmowała się handlem ludzkim mięsem. Rzeczywiście. I tutaj przypuszcza się, że się nałożyła taka kalka. Do tego doszła jeszcze kalka opowieści o Karlu Denke, czyli rzeźniku spod Wrocławia, który właśnie na pewno handlował ludzkim mięsem, prawda, przerabiał skóry na rzemyki i tak dalej, no wszystko co potrzebne robił właśnie z ludzi. Mówię, to, i nastąpiła taka zbitka i to wszystko przypisano Cypkowi. No i on co, no stał się taką ludzką czarną wołgą, słuchajcie, tych lat 50. No czarna wołga, ale jednak na coś natrafiono w tym mieszkaniu. Zwłoki Ireny Jarosz. Tak, to nie ulega wątpliwości. Wypatroszone, mówiąc brzydko, tak. Z czego to wynikało? Dlaczego tak się stało? Jak to tłumaczył? On to tłumaczył tym, że chciał te zwłoki ukryć w pobliskim parku. Potem mówił o tym cmentarzu żydowskim, o którym ja wspominałem. No tylko, że się chłop zmęczył. No bo nie mógł wynosić całego ciała. Jego mieszkanie jest na parterze. Słuchajcie, to były czasy, że wiecie, sąsiadki wszystkie... Tak, w oknach. Tak, to były... BBC. Tak, to były ówczesne messengery, tak? Przenosiły wiadomości lepiej niż ten współczesny. No więc twierdził, że dlatego pokroił te zwłoki właśnie, żeby partiami w worku je wynosić. Ale wyniósł, mówię, głowę i jedną kończynę. Nawet nie doszedł na ten cmentarz, bo się zorientował, że nie ma łopaty. Więc słuchajcie, to był tak zorganizowany seryjny morderca, tak? No, więc wrzucił to do tej Rusałki, wrócił. Pojawili się sąsiedzi, zaczęła się libacja. No i co? Wnętrzności z krwią w wiadrze, serce z wątrobą na talerzu za szybą kredensu. Te kadłub ciała na leżance obok. I teraz tak, no ja nie wierzę w to, że ta para, która z nim biesiadowała, no nie zauważyła śladów czegokolwiek, tak? Ale słuchajcie, jaką trzeba mieć, nie wiem, zrytą psychikę, żeby mając trupa w pokoju, pójść do kina na seans z Wilhelm Tellem, wrócić i położyć się jakby nigdy spać. A to wskazuje na to, paradoksalnie, że mógł to zrobić. Tak. To jest akurat argument tak. Za tym, gdybym był, no oczywiście dzisiaj mamy inną wiedzę zupełnie kryminalistyczną, czy inaczej to patrzymy, ale to jest u nich bardzo typowe. No historia człowieka, który również z Krakowa, który przez kilka tygodni mieszkał z ciałem zamordowanej córki i żony, to są miesiące zimowe, wysoka temperatura i tak dalej. No człowiek, który zresztą potem wyszedł z tego mieszkania, dzwoniła teściowa. No, co się dzieje? Tak, władca much, Bogdan Arnold. No na przykład, prawda? To są historie, gdzie sprawcy po prostu z tymi ciałami mieszkają. No to już tak musimy. Tak. Musimy, oczywiście są tam inne zboczenia, dużo potworniejsze, co z tymi ciałami często robią, ale tu w tym przypadku, rozumiem, nie ma seksualnego podtekstu, chociaż też nie wiemy, jest. Na czym polega w tym przypadku? Też jest, ponieważ w zeznaniu Cypek stwierdził, że no, miał ochotę na amory z sąsiadką. Ona mu odmówiła, on ją uderzył w gniewie. No tak. No. I chciał się pozbyć zwłok, tak tłumaczył. No. Rzeczywiście sprawa niezwykła. No jest skomplikowana, wątków jest dużo niezbadanych, no już pewnych rzeczy nie odkryjemy. A proszę powiedzieć, jak Józef Cypek był postrzegany przez sąsiadów, bo często słyszymy, jeżeli mówi się o seryjnych mordercach, w ogóle o mordercach, no to często słyszymy, a to był taki porządny człowiek, zawsze taki facet z klasą. Mówi. Nawet ostatnio taki przypadek był w Kołobrzegu, o którym trąbiły wszelkie media, że oto człowiek, który zabijał, miał zabijać kobiety, no jawił się jako taki
uczciwy człowiek, facet z klasą, ładnie pachniał, dobrze się zachowywał, był szarmancki i tak dalej, i tak dalej. Jak było w przypadku Cypka? Proszę panów, klasyk klasyków Ted Bundy. No i o Tedzie Bundym porozmawiamy już w trzeciej odsłonie, do czego państwa serdecznie zapraszam i dziękuję już Wojtkowi Biedroniowi, który musi udać się do redakcji po sąsiedzku. Do zobaczenia. Dziękuję.